Dziś w Aktywnym Śląskim kolejne spotkanie z Augustem Jakubikiem, który przygotowuje nas do tego, by finalnie po cyklu tych spotkań przebiec 10 km. Obiecał mi August, że po dzisiejszym spotkaniu będziemy w stanie wziąć piątkę na barki. Zatem, co powinniśmy zrobić? Posłuchajcie, rozpoczynamy Aktywny Śląski. Witamy Was bardzo serdecznie. Za nami dwa spotkania z Augustem Jakubikiem, ultramaratończykiem, który pomaga nam przygotować się do biegu na dystansie 10 km. Po pierwszych dwóch spotkaniach już powoli sobie radzimy. Tak, w trzecim etapie rozpoczniemy już dłuższe odcinki biegowe, czyli będzie to 500 metrów. Robimy 3 powtórzenia. Między każdym powtórzeniem 200 metrów intensywnie maszerujemy. Po 3 odcinkach zatrzymujemy się, robimy gimnastykę ogólnorozwojową, musimy mięśnie nasze dogrzać i w ten czas po takim przygotowaniu robimy kolejne 3 powtórzenia. W sumie 6 powtórzeń, całość treningu nam wyjdzie około 4-4,5 km, co będzie już takim dobrym sygnałem, że za chwilę będziemy w stanie mogli przebiec w biegu ciągłym 5 km. Z tym, że nie robimy tego w jeden tydzień, robimy to przynajmniej 2, a najlepiej 3 tygodnie, żeby ten nasz organizm wprowadzić na wyższy poziom, bardziej go zaadoptować do długotrwałych wysiłków i w ten czas będziemy mogli spokojnie przejść do następnego etapu. Co jest bardzo ważne na tym poziomie, w którym jesteśmy? Tempo naszego biegu. Już nas bardzo pcha do przodu, ale jeszcze tego nie robimy. Musimy być cierpliwi, bo bieganie wymaga dużo cierpliwości. Najłatwiej nasze tempo ocenimy w ten sposób, że tak jak my z Kubą sobie biegamy, rozmawiamy. I właśnie to jest tempo odpowiednie, że w czasie biegu jesteśmy w stanie bez zadyszki rozmawiać. Jeżeli tak będziemy postępować, nasz organizm będzie się szybko rozwijał. No i co powtarzam od początku, regeneracja, czyli dzisiaj robimy trening, jutro odpoczywamy, bo regeneracja też z etapem treningu też wprowadza nasz organizm na wyższy poziom. Ja zapytam z perspektywy osoby amatorskiej, która dopiero zaczyna tę przygodę z bieganiem. My biegaliśmy i trenowaliśmy w duecie. Czy to jest dobre rozwiązanie dla początkującego biegacza, żeby wziąć partnera jednego, dwóch, trzech i biegać razem? Czy zaczynamy lepiej trenować te już dłuższe odcinki 500-metrowe lepiej solo? Jest dużo łatwiej z kimś, ponieważ człowiek czuje się zobowiązany, jak się mówił, żeby wyjść. Bo jak ktoś ma słaby charakter, nie jest umówiony, no to takie ma ludzka natura, dzisiaj na kanapie będzie mi wygodniej niż iść biegać. Dlatego ja zalecam bieganie w grupie, bieganie w parach. Ono jest zdecydowanie lepsze dla naszego samopoczucia i dla tej motywacji, żebyśmy mieli powód do wyjścia, żeby szybkie te nasze niechęci odrzucić. Czy kończymy trening jakimś tak zwanym cool down, czyli delikatnym zejściem z tego rozgrzanego organizmu i stretchingiem? Oczywiście jest najbardziej wskazana metoda, bo niektórzy też właśnie jeszcze te ostatnie 200 metrów dociskają. To jest największy błąd, ponieważ możemy mięśnie pozrywać. Chodzi o to, żeby spokojnie trening zakończyć, spokojnym truchtem i oczywiście obowiązkowe rozciąganie. To rozciąganie jest zaniedbane, które powoduje później kontuzję. Dlatego ja od początku każdemu powtarzam. 10 minut cię nie zbawi, 10 minut ćwiczeń rozciągających i w ten czas organizm się regeneruje, proces rozciągania. Jest bardzo logiczne. Wcześniej biegania nasze mięśnie uderzają o podłoże i się zbijają. Kwas mlekowy, tlen nie dochodzi, wszystko nie funkcjonuje tak potrzeba. A jak zrobimy delikatne rozciąganie, te mięśnie wrócą do swojego kształtu sprzed treningu i organizm szybko się regeneruje i unikamy kontuzji. Czy w takim razie jesteśmy w stanie etapami podsumować ten trzeci odcinek szybciutko, tak żeby każdy mógł sobie obrazowo to wyobrazić, no i potem wcielić już na bieżni czy na trasie w życie? Jeżeli odrobiliśmy solidnie 2 pierwsze etapy, w tym etapie, tak jak powiedziałem, przez 3 tygodnie, co drugi dzień biegamy odcinki 500-metrowe na przerwie 200-metrowej. Starajmy się na wszystkich odcinkach utrzymać jednakowe tempo, żeby ono nie było po 10-15 sekund różnicy na poszczególnych, tylko żeby było zachowane cały czas jednakowe tempo i w ten sposób będziemy mogli już w kolejnym etapie, myślę, zmierzyć się z dystansem 5-kilometrowym. Moi drodzy, oczywiście pamiętajcie o tym, żeby powoli schodzić z tego założonego pierwotnego tempa pod koniec treningu. No i tak jak powiedział August przed momentem, jeżeli dobrze odrobiliście lekcję, to na tym etapie piątka powinna być już Wasza. Trzymamy kciuki. Jeżeli udało Wam się osiągnąć ten etap 5 km, napiszcie o tym pod filmem, a my jakoś też do tego się ustosunkujemy. Dziękuję Ci serdecznie za kolejne trzecie spotkanie. Dziękuję. Widzimy się w następnym odcinku Aktywny Śląski.